Cześć, witajcie od Cystronetyczna. Dzisiaj drugi odcinek porad podstaw informatyki i dzisiaj sobie zrobimy niegroźnego, takiego bardzo spokojnego kolorowirusa. Otwiera coraz większą liczbę okien, obciążenie procesora idzie w górę. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie jesteśmy w stanie tego nawet zamknąć. Po zamknięciu otwiera kolejną liczbę okien. Nie jesteśmy w stanie kompletnie nic zrobić. Zapraszam. Okej, a tak już bez żartów, pokażę wam całą strukturę mniej więcej wirusa, którego, tak można go nazwać, że to jest wirus. Teoretycznie tak to wygląda, ale to nie jest tak naprawdę wirus, bo większej szkody poza maksymalnym obciążeniem i zawieszeniem pracy systemu to on nie wykonuje. No, brzmi to dość niebezpiecznie. Fakt faktem. Okej, no i w zasadzie to wygląda tak, że po kolei otwierają nam się wiersze poleceń i w których się na przemian zmieniają kolory, które idą widmem kolorów, oczywiście od czerwonego aż do bodajże fioletowego, czy tam może nawet różowy zrobiłem też. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze na początku dodajemy składnie start, aby po kilka razy się otwierał i to chyba w zasadzie tyle. Na końcu oczywiście musi być pauza, bez tego nie ma jak. Tak to po prostu wygląda. Zaraz wam wyjaśnię, jak wygląda sprawa z tymi kolorami, jak ogarnąć, która cyfra, który kolor, która litera, który kolor, bo to jest bardzo prościutkie. Okej, pierwsze co nam będzie potrzebne to zwykły wiersz poleceń, czyli CMD, nawet nie musi być jak administrator. I teraz sobie wpisujemy po prostu kolor i dosłownie byle co, byle nie pojedyncza litera, pojedyncza cyfra, ani podwójna. Zaraz wam pokażę dlaczego. I jak widać tutaj mamy na szybciutko taką ściągawkę, która cyferka odpowiada za jaki kolor oraz która literka odpowiada za jaki kolor. Tak na szybciutko wam to pokazałem. Ok. To teraz tak. Tak to właśnie wygląda. Ok. I teraz na przykład jak wpiszemy sobie kolor 1, no to będzie to kolorek grantowy, ale jest to kolorek tekstu. Jeżeli chcemy sobie zmienić kolor backgrounda i kolorek tekstu, w takim wypadku musimy jeszcze coś dodać. Czyli na przykład jeżeli byśmy chcieli, żeby nasz CMD wyglądał jak Windows PowerShell, no to sobie dodamy 1E. Odwrotnie bodajże E1, nie? Jednak 1E, tak. I w taki sposób mamy żółty tekst na niebieskim backgroundzie. Tak to mniej więcej wygląda. Nie musi być to cyfra i litera, może być to nawet cyfra i cyfra, może być to nawet i 12, czyli tam zielony tekst na niebieskim tle, albo zielone tło na niebieskim tekście i vice versa. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli nie znacie tego, odpalacie sobie tą ściągawkę tutaj i piszecie coś takiego, bo o to chodzi, żebyście wy to napisali, a nie tutaj brali ode mnie gotowy skrypcik. Czyli tak, bierzemy się new 1. I od czego zaczynamy? Kolor i tam coś układacie, żeby to tak fajnie migało, czyli background też się musi zmieniać tak miarowo. Tam najlepiej właśnie tam od czerwonego właśnie lecimy w dół, tak po żółty. Teraz jasno-zielony. No, tak to właśnie się będzie zmieniać. Pamiętajcie, że druga cyfra i pierwsza jest dość istotna, bo nie dość, że kolor tekstu się zmienia, to i kolor backgroundu się zmienia, żeby to wyglądało tak efektownie. I oczywiście pamiętajmy, że na końcu każdego pliku wsadowego zawsze dajemy składnie pauzę. I okej. Teraz sobie zapisujemy na pulpicie jako rozszerzenie BAT, obojętnie jak tam test. Nie, test już jeden jest. Test 2.bat. Rozszerzenie zapisz. I voilà, w taki sposób automatycznie się ustawił ten język właśnie wiersza poleceń, przez niektórych nazywany Unixowy, chociaż Unixowy to tak konkretnie w Linuxie występuje, to jest zupełnie co innego, ale okej, to jest język DOS-u po prostu. Tak to można określić w skrócie i mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli odpalimy sobie coś takiego, no to tak na szybko, jak widać, migają nam te trzy kolorki, ledwo jesteśmy w stanie zauważyć, bo to bardzo szybko się zmienia i się nam kończy. A jeżeli chcemy, żeby nam się tego więcej otworzyło, to musimy sobie tutaj zrobić przejście i właśnie w pierwszym wierszu musimy napisać sobie odwołanie start i do naszego pliku wykonywalnego, czyli klikamy sobie na test 2 właściwości i jak widać mamy tutaj naszą ścieżkę, kopiujemy ją
i naszą skopiowaną ścieżkę wklejamy tutaj i dodajemy na końcu nasz plik, czyli test2.pat. I w taki sposób kilka razy powinien się nasz plik odpalić właśnie z tego. I voila, sprawdzamy, zamykamy te pozostałe CMD-ki, co tu się otworzyły. I tak, jak widać, zaczyna nam się po kilka razy to właśnie otwierać. Co prawda dodałem tylko trzy kolory, dlatego nie wygląda tak efektownie jak mój oficjalny wirus. Ale jak widzicie, działa. I żeby to zamknąć, naprawdę potrzebne jest trochę kliknięć. A jeżeli tą samą składnię ze startem dodacie po trzy razy, co ja zrobiłem w moim poprzednim wirusie. Na szczęście już poprawiłem, że jest tylko jedna, bo testowałem, to nie jesteście w stanie nic zrobić. Musicie po prostu restartować komputer z palca, więc jeżeli planujecie zrobić taki żarcik koledze i ten skrypcik mu odpalić podczas kiedy robię jakąś pracę, to wam nie radzę, bo zepsujecie, możecie mu nawet zepsuć, jeżeli nie zapisał pracy w Wordzie po zresetowaniu kompa, w zasadzie całą pracę, jaką miał wykonać przez godzinę i no, po prostu nie róbcie tak. No chyba, że jesteście jacyś mega złośliwi, dobra. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. Jeżeli dodamy więcej startów, na przykład właśnie 3 starty, no to nie jesteśmy wówczas w stanie kompletnie nic zrobić i nasz komputer będzie miał tak mocno obciążone podzespoły niezależnie, jakie posiada. Mój ma 16 giga RAM-u i procesor czterordzeniowy, to i tak sobie nie poradzi i musicie po prostu restartować komputer. No to taki ode mnie króciutki skrypcik. Pamiętajcie, że te kolorki piszecie według widma, czyli w zasadzie według tego, co wam pokazywałem. Chociaż jeżeli wam się nie chce, no to możecie po prostu wziąć mojego gotowca. Będzie do niego link tam w opisie na pewno. I to w sumie w zasadzie byłoby na tyle. Na końcu wam pokażę w zasadzie mojego wirusa, w sumie pokazywałem już na wstępie, ale tak po prostu końcówkowo tak to mniej więcej wygląda i nawet dość efektywnie, fajnie wyglądają te kolory, które tak powoli się zmieniają, tak widmem idą. Właśnie jak widać. Tylko nie należy przesadzać, bo wykorzystanie procesora leci. Z każdym nowym otwartym wierszem poleceń. Możemy w zasadzie nawet zobaczyć zużycie procesora. Ja się teraz o to nie boję. Aczkolwiek już mamy procesor na 100%, a więc jednak trochę przyhamujmy. Jak widać, to otwieranie jest bardzo kaskadowe i ciężko sobie czasem z tym poradzić. To jest tylko jedna składnia, więc wyobraźcie sobie, jakby dodać dodatkowo jeszcze takie dwie składnie, to się tego będzie jeszcze więcej naraz będzie otwierać i wasz procesor będzie jeszcze bardziej obciążony i nie będziecie w stanie z tym nic zrobić. I to w sumie ode mnie byłoby na tyle dzisiaj. Zrobiliśmy trochę pracy, takie lekcje z informatyki z nietycznym. Jeżeli podoba wam się taka forma nauczania, to możecie zawsze zostawić łapkę w górę oraz tam napisać coś miłego w komentarzu. A więc do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.